Jak Państwo wiedzą, no tak to jest z nami posłami Nowoczesnej, że nie byliśmy osobami do tej pory zaangażowanymi politycznie, więc bez takiej ogólnej rozpoznawalności. Więc cała praca jakby zdobycia tej popularności, przychylności ludzi i zaskarbienia sobie zaufania ludzi jest jeszcze przed nami. Głosy, które ja dostałam, ja z całą świadomością wiem, że dostałam te głosy jako kredyt zaufania udzielony nie mi, ale Nowoczesnej, więc tak jakby cała ta praca jeszcze jest przede mną i nie wyobrażam sobie, żeby ona mogła być zrealizowana bez Państwa wsparcia. Więc tak jak powiedziałam, na razie stawiałam na takie bieżące doradztwo prawne tutaj w biurze. Jak najszybciej chciałam uruchomić ten lokal. Zależało mi na tym, żeby ten lokal był dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. To trochę czasu mi zajęło rzeczywiście znalezienie takiego lokalu tutaj, ale udało się. Tutaj bez problemu wjadą osoby niepełnosprawne, więc cieszy mnie to bardzo. Z jednej strony jestem posłem, który jest członkiem dwóch komisji. Jestem członkiem Komisji Zdrowia i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. No i oczywiście Państwo mają pełną świadomość, że ta kadencja zaczęła się bardzo intensywnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie związane z prawem, z legislacją, więc jakby stąd też moja bardzo duża aktywność w ciągu tych pierwszych miesięcy, właśnie taka związana po prostu z pracą parlamentarną, sejmową, w komisjach. Ale udało nam się napisać z panią marszałek Barbarą Dolniak, przeprowadzić właściwie taki projekt, no bo to ciężko sobie przypisać tutaj sukces za to. Napisanie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jest to z naszej perspektywy bardzo ważna ustawa, bo wychodzi jakby naprzód po pierwsze, ale także naprzeciw oczekiwaniom Komisji Weneckiej i zaleceniom, jakie tam były postawione, jakkolwiek z pewnymi niuansami ja tutaj w szczegółach mogę Państwu, że tak powiem, wszystkie szczegóły związane z tą ustawą wyjaśnić za chwileczkę. Więc to jest jedna sfera mojej aktywności. Praca sejmowa, praca w komisjach, zdrowia, sprawiedliwości. Jeżeli tutaj będą mieli Państwo jakieś tematy, którymi chcieliby Państwo ze mną poruszyć, to ja jestem jak najbardziej otwarta. Wszystkie związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, z też kwestiami takimi zdrowotnymi, funkcjonowaniem tutaj właśnie opieki zdrowotnej. Jak najbardziej te tematy są tematami, które mnie interesują i w których czuję się kompetentna, żeby móc pomóc. Jedna sfera działalności. Druga to oczywiście działalność związana z klubem poselskim, z partią, czyli budowanie struktury. Jestem szefową regionu mazowieckiego. Wynika to także poniekąd z tego, że jestem jedynym posłem, który został tutaj na Mazowszu wybrany. Na Mazowszu bez Warszawy, bo Warszawa, co tu dużo mówić, rządzi się swoimi prawami. Z Warszawy mamy trzech posłów, jak Państwo pewnie wiedzą, Ryszarda Petru, Kornelię Wróblewską i pana Zbigniewa Gryglasa. A ja jestem tutaj na Mazowszu, i w Płocku, i w Podkowie Leśnej, i byłam na spotkaniu w Siedlcach, i w Piasecznie mieliśmy bardzo fajne spotkanie. I rzeczywiście wszędzie te spotkania były bardzo liczne, także przekraczały nasze oczekiwania. Myśleliśmy, że przyjdzie mniej osób, a przychodziły naprawdę tłumy. Bardzo nas to cieszy. Te struktury powstają bardzo, bardzo szybko tak naprawdę. I to jest kawał pracy, która jest wykonana przez ludzi tutaj lokalnie. Właściwie w mojej perspektywie to jest najważniejsza praca, jaka jest do wykonania, jeżeli chodzi o działalność partyjną, no bo ja jako poseł działam jako reprezentant i właściwie bez tej całej wiedzy i bez tych kontaktu z ludźmi w terenie człowiek bardzo szybko może się oderwać od rzeczywistości. I tych spotkań jeszcze sporo przede mną. Ja sobie tutaj nawet wypisałam, jakie jeszcze mamy. No jutro już mamy Radom, Karczew, następnego dnia Wołomin, Ożarów, Wyszków, Lublin, to już trochę nawet poza Mazowsze wykraczamy, ale jak widzą Państwo, trochę inaczej niż chyba zazwyczaj. Od samego początku stawiam na ten kontakt z ludźmi. I powiem szczerze, że jest to trochę wynikiem mojego doświadczenia tych ostatnich trzech miesięcy, które były strasznie intensywne. A mianowicie my wchodziliśmy jako partia z takim hasłem, że dwie kadencje dla posłów, tak? Dwie kadencje i potem trzeba wrócić do swojego środowiska, spróbować znowu znaleźć pracę, normalnie zacząć zarabiać, żeby spojrzeć ludziom w oczy, żeby być zawsze w takim kontakcie. I powiem szczerze, że po tych trzech miesiącach ja jestem dwoma rękami się teraz podpiszę pod tym hasłem dwukadencyjności posłów. Praca poselska jest na tyle intensywna, że rzeczywiście łatwo takie oderwanie od rzeczywistości, więc ja sobie po pierwsze bardzo cenię te spotkania takie w terenie i po drugie też
to, że ja mam taką świadomość, że działam albo 4, albo 8 lat, bardzo mnie mobilizuje do tego, żeby każdy ten dzień był wykorzystany na maksa. Też pomóc, jak Państwo sobie wyobrażają te relacje, czy są jakieś takie tematy, które Państwo by chcieli już w tym momencie widzą, które moglibyśmy poruszyć, może ja bym mogła poruszyć w swoich interpelacjach. Jakby ileś instrumentów jako poseł mam, tak? Są tutaj pluszkowskie takie tematy związane z transportem i komunikacją, konkretnie z drogami. Tak, drogami. Dokładnie rok temu prezydent miasta zwołał takie spotkanie, które ze względów logistycznych odbyło się w Muzeum Hutnictwa i zgromadziło przedstawicieli powiatu pluszkowskiego, grodziskiego, zachodnio-warszawskiego i chodziło o następującą sprawę. Mianowicie atesty wykazały, że wiadukt drogowy pluszkowski ma 2-3 lata życia. W związku z tym w pewnym momencie zostanie zamknięty, a Pruszków, jak wiele zresztą miejscowości na linii kolejowej, jest podzielony na dwie części. I brakuje, dopiero miasto gwałtownie w ostatnich dosłownie latach usiłuje połączyć w jakiś sposób obie części miasta. Ponieważ jestem z innego powiatu, więc nie będę zabudzony za problemem S8721. Nie, to akurat są bardziej kompetentne osoby ode mnie. Ja przedstawicielem jestem mediów i tak zwanym panem od kultury. KO-owcem, mówiąc krótko. Ja od razu powiem tak, że my naprawdę jesteśmy bardzo otwarci na współpracę, więc jeżeli chcą Państwo, nie wiem, informacje, ja które są z komisji, ja z komisji jakby kultury, ja, czy coś ja Państwa interesuje, to naprawdę absolutnie nasi posłowie są bardzo otwarci. Po pierwsze, jako człowiek, który wspólnie w sumie z żoną 3 lata temu zaczęliśmy prowadzić pismo, dla sąsiadów, sąsiedzi, portal, albo portal sąsiedzi.pl, proszę sobie wejść na internet. To ja mam takie dwie rzeczy, na propos rozwoju mediów lokalnych, jakby to Państwo... Ja, że warto by było się zastanowić, jak to wspierać. Ja wiem, że prostych rozwiązań nie ma i powiem o takich rzeczach, które są ograniczające na samym początku i nad którymi można by się zastanowić. Mianowicie, robiąc gazetę, opierając się na lokalnych przedsiębiorcach, nie dostając grosza znikąd, działamy już 3 lata, mamy 5 tysięcy nakładu egzemplarzy, robimy to w jakości wydawniczej, edytorskiej takiego magazynu. Naprawdę się to udaje, czasem się dopłaca, czasem nie, ale to jakby nie o to chodzi w tym akurat, w tej gałęzi. Ale istnieje mnóstwo ograniczeń, które jakby i to są ograniczenia prawne, które nie są chyba takie do końca logiczne. Ale związane z prowadzeniem... Z prowadzeniem gazety i na przykład radia lokalnego, które można by było prowadzić i na które jest miejsce, ponieważ większość naszych mieszkańców czas spędza w korkach, słuchając radia. Jest to miejsce, które jest absolutnie niezagospodarowane przez media lokalne. Powstała przez ulicę. Jest teraz na Lesznowole, Mysiadło, część Piaseczna, część Konstancina Jeziorny, Józef Osław i Julianów. I to tylko dlatego, że cały know-how tej gazety polega na tym, że my się zwracamy do ludzi, którzy tam mieszkają i oni piszą w tej gazecie, oni ją tworzą. Radio mogłoby tak samo działać, ale radio nie zadziała i nikt nie weźmie częstotliwości, dlatego że opłaty, które trzeba wnieść pod tytułem za X dla medium startującego, dla kogoś, kto nie ma grosza przy duszy, a myśmy nie mieli grosza przy duszy, są nie do przeskoczenia barierą. Tego się nie da po prostu zrobić, tak? Także to jest taki moim zdaniem, że w ramach wspierania mediów lokalnych może warto by pomyśleć o całej tej sferze praw autorskich, które z jednej strony wykluczają start bez kapitału, a to jest akurat słabym pomysłem, bo nawet robiąc portal internetowy, to trzeba się zastanowić, skąd wziąć zdjęcia do tego portalu lub filmy, albo je robić samemu, albo je gdzieś kupować. A jeżeli kupować to zaczynają puchnąć koszty, bo jeżeli chce się robić to dobrze, no to trzeba kupować dobre zdjęcia, jak się chce kupować dobre zdjęcia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeden to było odcinanie 1% CIT i przekazywanie go na wspieranie kultury, a druga rzecz, no to rzeczywiście zajęcie się tymi wszystkimi osobami, które, co tu dużo mówić, kultura i praca w kulturze to są naprawdę jedne z takich zawodów, które są najgorzej opłacane. To znaczy do tego więc trzeba dopłacać, nie ma innego modelu. Myślimy tutaj o składkach zdrowotnych, o uregulowaniu tego na takim poziomie centralnym.
Więc to są nasze dwie propozycje główne. Ale lokalny poziom też może w tym funkcjonować, bo ja tak powiem tak, że jest, jeżeli... No to, co Pan mówi o tych rzeczywiście lokalnych rozgłośniach, to jest coś, co musiałabym skonsultować z naszymi posłami, którzy się zajmują tym tematem, czyli Pani Joanna Szojewin-Wielgus, Pan Grzegorz Burgo. Ja się przymierzałem do tego wielokrotnie, ale dobra, po prostu sobie skalkulowałem temat, to w ogóle... Ja rzeczywiście o tym porozmawiam. Cieszę się, że Państwo poświęcili swój czas. Proszę mi wierzyć, że jestem bardzo wdzięczna za poruszenie tych wszystkich tematów. Jeżeli są jeszcze jakieś tematy, to ja jestem otwarta. Nie będę ukrywała, że najprościej się jest ze mną kontaktować drogą mailową. Ja czytam wszystkie maile, Kamila świadkiem, że każdy mail jest przeze mnie przeczytany. Tematy oczywiście ogarniam, jakby szukam rozwiązań przy wsparciu drużyny, ale wszystkie maile czytam i naprawdę bardzo byłabym wdzięczna, gdybyśmy spróbowali właśnie pewne rzeczy po prostu nawet tutaj dla tej lokalnej społeczności pchnąć do przodu. I proszę tak spojrzeć na mnie w taki sposób. Ja jestem prawniczką, od 3 miesięcy jestem posłem. To nie jest tak, że ja się naprawdę czuję super komfortowo w roli polityka. Ja wolałabym być w dalszym ciągu, nie wiem, taką działaczką społeczną, gdzieś lokalną. I dlatego byłabym bardzo wdzięczna, jeżeli zechcieli Państwo by na mnie patrzeć takim przychylnym okiem i zechcieli mi pomóc, bo ja nie wyobrażam sobie jakby poradzenia sobie z tymi wszystkimi tematami bez Państwa wsparcia. No bo Państwo mają największą wiedzę na temat, żyją tymi problemami. Tak, jasne, dzień po dniu, więc proszę bardzo.